Siema, stąd wyjaś 441 odcinek. Nie nagrywałem, nie wiem, z jeden dzień, dwa maksymalnie, bo te odcinki mi się teraz ciągle niestety wsadzają na YouTube, a te odcinki, bo no, 40 odcinków, maybe może być to jakoś, że to musi zrobić. My nie mieliśmy chyba czegoś, bo my nie robiliśmy tutaj. To mam sobie. Nie no, szczerze, teraz, jakbym się kilka razy powtórzył, to teraz jak nawet nagrywam, no to jest zmiana typowa, bo takie nagrywanie, że dobra, a to zrobię później i tak dalej. Teraz nie mam takiego jakby buforu, że nie muszę nagrywać i tak dalej. Nie muszę tak naprawdę nagrywać, tylko chodzi mi o to, że mam też taką fajną energię składniową, że mogę nagrywać z takiego powodu, że dobra, mam zmontowane odcinki, wszystkie są jakby już na YouTube'a, na tym tak dalej, to YouTube'esko, muszą ich serwery przetworzyć moje odcinki, mogę powiedzieć. Bo to tak, o, Creeper spada. Ale fajnie działa to teraz, kurna. A mam dwie dopiero, z czterech. To by było, jakbyśmy mieli już cztery. Mi się podoba. Czy ja jedno za dużo zrobiłem? Yep. Kopanie time. Może ma dla was ten. Położy się dwóch zębiaków. I mean it. To tak jakby. Koty będziemy musieli rozmnożyć jeszcze. Czy co? Kolejny odcinek rozmnożania tych kotów. Niestety. A no tak, o jedno za dużo chyba. Po prostu. Będę mieć tu. Okej, nic się nie stało, jakby. To jest tylko. Dobra, dużo rzeczy mam do zrobienia. I guess. W momencie, że dużo rzeczy porobimy. A. Tylko w tym mam taką siłę, żeby nagrywania, bo mogę teraz sobie pozwolić na normalne nagrywanie. Really, bo tak jak nagrywałem wcześniej, no to jak to było? Musiałem odczekać chwilę, żeby dobra. Odczekanie chwili, by mój komputer, tamten procesor typowo załapał, że dobra, halo, tutaj jest odcinek. Musisz go jakby. Jakby procesor musi go wyłapać, i tak dalej. A teraz to co? No tylko. Wchodząc na świat z OBS-em już otwartym, gdzie mam no 60 FPS ustawione na 60 FPS na takim trybie, że. Przepraszam, nie tam jest creeper, ale spadnie. Przy bojkotu. Czy że to tak fajnie działa? Że po prostu nagrywam i to tyle. Nie wiem, jakby. Nie mam jakiegoś. Muszę odczekać tam chwilę i tak dalej. Tutaj już nie muszę, bo działa. Wszystko działa. Nagrywam od razu, jak wchodzę na świat. Takie. Nie mam takiego czasu, by. Czas mam, ale jest już taka sytuacja, że już fajnie się nagrywa. To wszystko działa jak powinno wreszcie, że mam taką nadzieję, że wszystko działa i ja to lubię, bo mam jakby większą energię, że dobra, działa, nagrywa, tak dalej. Tu creepery spadają, my już mamy dwie farmy gotowe. Złożymy, a my jeszcze robimy tą trzecią, czwartą. I na chwilę odpoczniemy z farmami, budowami, budowaniu farm. Zrobimy, później będzie coś później, ale pierwsze będę chciał zmienić jedną okropną rzecz. Mój dom. Bo teraz, dobra, wtedy kiedy budowałem to nie miałem pomysłu. Mogę powiedzieć, nie miałem pomysłu, a teraz, jeżeli tak sobie. Mogę powiedzieć, że odświeżyłem jakby swoje przekonania. Że fajnie by było zmienić to już takie. To jest tak wspaniale. Mieć to taką stronę, żeby przebudować niektóre rzeczy lub po prostu przebudować. Jak przebudować? Po prostu by tak to było fajnie. Tak ty fam nie zrobimy dobrze, bo musimy. Ten odcinek chyba w tym jeszcze zrobimy to? No w tym.
to musimy jeszcze zrobić dużo rzeczy, I guess, taką stronę, żeby było to zrobione. Karpety musimy postawić, to wszystko nie jest jakby dla mnie to problem. Teraz kiedy już, no to zagadnie z tym się odpali, że to jest taki już, że działa fajnie, wszystko współgra, to co robić innego? Nic. Był jeden, musimy, dobra. Wiadomo co mamy, będziemy robić teraz. Ale teraz nawet jak nagrywam, to mam taką odczucie, że dobra, mam nagrane, nagram zapasem, mógłbym w jakąś stronę powiedzieć, ale to jest tak jakby dla was odcinki, jakby wyście, jak to tak nazwać, tak jednoznacznie, kurde. Ty mam teraz taki problem, bo to można różnie nazwać, różnie to zimpretę, to odnieść się do tego i tak dalej. Bardziej mi chodzi o to, że ja nagram na takim hype'ie czy takim zapasie minimalnym, żeby nie zapas, to fik, to. Jak to tak? Dobra. Że to jest jakby nagrywane w taką stronę, że odcinki są. Spoko. Są nagrywane. Ale to tak nagrywam, by kiedy powiedzmy zapas, to jakbym nie nagrywał w ogóle, powiedzmy, i dobra, widzowie, nie nagrywam, bo nie mam, powiedzmy, czasu. To nie jest tak akurat. Do końca, jakbym powiedział. Ja nagrywam na taki sposób, by wy mi się odcinki, powiedzmy, ja bym był szczęśliwy, że powiedzmy nagrywam takie, jakby, że odcinek jest, tylko po prostu jakbym opóźnień takim, lub to jak zacząłem te odcinki, w zasadzie tylko do 40, no to jest to do lutego u mnie, do 4 lutego, no to jakby jest to jakąś liczba już, że dobra, o, tego do tego dnia nie muszę nagrywać, a z drugiej strony mógłbym powiedzieć teraz w wakacje, że taki zapis nagram, bo wyjeżdżę, no to nie nagram sobie powiedzmy odcinków, ale chodzi o tak, że chodzi tu jeszcze taką strukturę, że muszę jakby, no sobie odpoczynek zrobić, po prostu taki chwilowy zrobić, odpocząć po prostu na chwilę, powiedzmy być gdzieś indziej niż u siebie w domu i tak dalej, a po drugie ten zapas mogę tak nagrywać częściej, bo I guess szkoła niedługo się zacznie, chyba że znowu hybrydowa będzie, ale hybryda, co mi sobie hybrydowa, to mi nic nie da tak naprawdę, bo i tak jesteśmy w domach tak czy owak, no to w domach, no to jest tak dobra. Kurno, skupię ten wątek główny. Chodzi o to, że dla was nagrywam tak o... Tutaj, tu nawet dwa było. Jedna, dwa, no. Chodzi o to tak... Kurna, ej. Skupię ten wątek główny i teraz... No to jakby były te... hybrydowe, no to nie mam takiego czasu, bo 3 dni powiedzmy mi do szkoły, 2 dni jest online. Jest dla mnie to trochę dziwne, I guess, bo czasami można się zgubić, czasami nie. To jest już jakby inna część tego, że można się zgubić na takim tym. Niektórzy tam z mojej klasy wtedy się gubili, ale no. Ale dużo osób tam chyba nie stało. Pamiętam. Ale no. Też że znam. I jakby. Bo w sumie jakbym nie zdał, no to... Dobra, to byłoby dziwne. Zrozumiałe. No, no to nie, I guess. Nie będzie na powierzchni. Kurde. Chodzi o to, że... Dobra, fajnie jest, że zdałem, bo jakbym nie zdał, no to... Dziękuję dla was. Byłyby odcinki, ale... Ja bym musiał się uczyć, żeby się w nią, powiedzmy, poprawkę mieć, a... Ja zdałem, no to nie mam, no to I guess
Mam jakby taki luz i tak dalej, a nie życzę nikomu, żeby tak się nie stało. Po prostu u mnie się nie zdarzyło i to tyle. Bo zawsze... Tak, to jest zawsze wyżej o jedno. Na razie tego nie podbudowuję pod dach, bo nie mam karpetów tutaj. Czyli my musimy tak, podlecieć tutaj. W tym miejscu. O co widzicie, no jeden karpet to jest... suma mała na to, co będziemy robić. No teraz to jest w tą stronę, to każdy wie. Później jak zbudujemy tą farmę, no to co nam zostaje? Zmiana domu na pewno. Na pewno chcę zmienić strukturę budowania. Budowałem kiedyś i mi ten projekt nie wyszedł tak naprawdę, bo nie podoba mi się. Mi się teraz nie podoba. Mogę powiedzieć, szczęśliwie jak to zbudowałem, to mi się podoba. Bo fajnie mi wyszła to. A jeszcze mam dobre połączenie, bo zaraz sobie testowałem, ale chyba znalazłem jedną dobrą funkcję. Tam mam drewno. Tam mam gobla, że połączam... Zamiast zetnę jakieś tam szybko drzewo, wam pokażę. Nie wiem, tak dwa kawałki niedużo potrzebuję, ale no. Wezmę na trzy. To będzie już niestety obskurowane. Bo tu, pokażę wam na tym przykładzie, gdzie to jest ta farma. To są te skrzynki, że jest tutaj to. Tomek może stać tak. Tylko niech to, powiedzmy, drewno będzie dołu. To obskurować. To mi się ładnie łączy z tym. Mi się po prostu to, że łączy się. Tylko to będzie podwójne jedno... Podwójne to. I mean, wiem jak to wyjdzie. I chcę to tak zrobić bardziej, żeby mi pasowało, bo ten dom mi się nie pasuje tak naprawdę. Fajnie, że kiedy zbudowałem, ale on będzie pewnie usunięty. Tak człowiek, bo nie podoba mi się już styl, jak to robiłem i jak to odcinek robiłem. Więc tu mogę powiedzieć, że po czystej winy mojej, czy powiedzmy, że nie patrzę na design tego wszystkiego, tylko bardziej, żeby to zbudować i te odcinki trochę tam. Przy tym, a teraz jeżeli budujemy to i mamy ten dostęp do latania, że latamy w ogóle już i erytra co dopiero się lata, to zużywa. To teraz jest takie, że na luzie możemy teraz poświęcić czasu, a jeszcze w ogóle nie mamy netherite'owych rzeczy, więc jeszcze nether będziemy odwiedzać tak, żeby netherite pokopać. Bo to wszystko, więc mamy taką tak czas, gdzie mogę dużo rzeczy porobić. Na odcinkach, gdzie będą może ciekawe, może nie, zależy. No ale trzeba ten taki czas poświęcić. Zobaczymy. Ja zobaczę, bo ja teraz nagrywam to wszystko jakby ciągle. W odcinku mi się chyba, nie wiem, 21 teraz przegrało, czy tam 22. No może 23, ale jest to jeszcze tak trzeba dalej mało. I dlaczego ja tak wcześniej obciąłem? Kurde, zgubiłem się minimalnie. Żeby mnie chodzi, to se. Chodź, owsa. Chodź. No i druga. Gdzieś zgubiłem trochę. Kurde, ja się zgubiłem teraz serio i nie wiem jak. Bo ja tego nie jedz. GG. Ja zobaczę. No odcinek na razie nagrywam. Niby 40. Nie, niby 21 jest dalej niedużo, bo dobra, połowa już jest tych odcinków, powiedzmy. Na taki moment na YouTubie. A głównie jest 40 ich przerobionych i tak dalej. Przerobionych. Zmontowanych, nagranych. Montowanych, nagranych są na dysku, zajmują 10-50 giga. Pewnie będzie zmiana... Tutaj nie klikam na nią. Będzie zmiana, na pewno... Zmiana. Na pewno z dysku HDD, jednego co jeszcze mam, zmienić na SSD.
Żeby było jeszcze to tak zapasowy i tam może będą zmontowane odcinki, ale to zmieni na jakiś, nie wiem, to mam 250 giga wolnego dysku, czy tam trochę grafiki jest tego wszystkiego. To jest mało, na odcinku 251 czy tam 260 około zużyłem te odcinki, to będzie już z na dysku na czerwony typowo, bo halo, nie masz miejsca, lub zmień coś w tym stylu, no to zmienić to musiałbym zainwestować w dysk. A ja zainwestowałem procesor i jest to powiem tak, zmiana taka, że nagrywam, ale przyjemność jest taka, że wejdę na świat, nie ma spadków FPS-u, bo już ten procesor wyrabia. I to nie było wina grafiki. A shadery się nie uda z tego powodu, bo to już shadery. Głównie shadery dobrze używają grafikę. Ta grafika nie działa tak, by ej, dobra, bo jest to wszystko, no to musiałbym zmienić typowo. A ceny, dobra, grafik są jakie są, może jeszcze coś spadnie minimalnie. Na pewno nie, jakbym nadbył, to na pewno nie RTX 3060, zwykła, bo 12 GB RAM, po co mi aż tyle? Dobra, jest to dużo, ale Retracing połowy musiałby zająć. Ray tracingu wątpię, że będę używał, powiedzmy tak strukturalnie, po prostu nadużywał go, po prostu będzie coś gdzie, ale shader takie lekkie, nie wiem, że jakieś najmocniej, że o Jezu, jakie to będzie światło padało i tak dalej, to jest po prostu takie jakby bardziej realistycznego Minecrafta potrzebuję, czy takiego bardziej, że o jakieś światełko i tak dalej, po prostu. Mam taki plan zrobić i zobaczy. A farma działa. Chyba. To się na razie nie produkuję, może nie jestem standardowo blisko, ale jest żelazo, może zmienimy, tylko nie wiem czy tak zmienić, bo mógłbym zmienić na te, jakbym zmienił, to by było śmieszne z tego powodu, że dać. Nie wiem, czy to by tak dobrze zadziałało, bo mógłbym zrobić taką, co było na farmach, gdzie ma 4 poziomy. Villagerów, no to swoją drogą, że będzie dużo zombiaków też. Ale czy taką bardzo wydajną potrzebuję? Szczerze. Bo mógłbym taką jedną zrobić. To jest jedna. Mógłbym jeszcze drugą zrobić, no to myślę, że jest tak człowiek już wydajna. Tylko nie wiem, czy na 6 nawet robić, bo. No 6 to już musiałbym z startującym mechanizm zrobić, ale to nie jest jakimś wielkim problemem. Do skilla. Czy jeszcze będziemy. Właśnie. Czy będziemy robić farmę tych? Chyba też będziemy robić. Nie wiem. Farmy to farmami, ale mamy niektóre rzeczy do robienia. Tak jak farmy. Słucham powiedzmy tam angielskich twórców, co jak robią, a. Mogę przecież to jeszcze pokazać wam. Niektórzy widzą, jak oglądają, no to odcinek, no to widzą, że robię ten progres taki, że ile rzeczy buduję, ile rzeczy robię. Okej. Okay. Jest to jakby na wymiar lepsze już, ile mamy? 60. No to pierwszą farmę na pewno zrobimy. Tam trochę porobimy i to tyle by było. Zobaczymy, co będziemy jeszcze robić. Na razie fajnie, że ta farma działa, jest wydajna jak na taką farmę. I to najważniejsze. No, tutaj tak człowiek już schodzi, powiedzmy, kilka dywanów, jeszcze tu zejdzie. No to wszystko musi być oddywanowane. Mogę powiedzieć, bo tak jak teraz, powiedzmy, polecimy sobie. Tak dookoła. Prawie ładnie poleciałem, no. O, Creeper. I poszedł tam jakby nie zadał umrzeć. Ja to odkładam, to biała krzyżówka pewnie, no. Tak ten odcinek, no, już nam się odcinek nawet kończy. Dobre. Dobre, z jednej strony, drugiej nie. Jeszcze złoty nie umiem startować, ale złoty pewnie to już. Też się zmieni na pewno, bo
na górę, na ile to może. To dobra, tak, postawiamy. Trzeba będzie od portala podpalać. To będzie wiadome. Będzie portala podpalać i nie zabrało się jeszcze to łóżko. A my co? Widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie. Ej.